Witam wszystkich w nowej serii. Zaczynamy nowe zlecenie. Na wstępie powiem, nie wiem, czy tutaj będę pokazywał każdy etap prac, czy tylko efekt wykonanego danego etapu. Mi się nie chce. Zobaczymy, co wyjdzie, to wyjdzie. A żeby coś się kręciło, to coś po prostu wrzucam. Przejdę teraz tutaj, no tak zastali, tak mamy zastaną robotę. Przed chwilą żeśmy tylko tutaj wrzucili graty. Co tu mamy? Sufit ktoś wcześniej wykonał. Musimy, wiadomo, poszpachlować łączenia, poobsadzać narożniki, powklejać taśmy narożne, dziury pozarabiać wszystkie, powyrównywać to, te tynki, dziury. Tutaj jakaś buła, zdrapać. To jest kuchnia akurat. Wiadomo, tu będą szafki, no ale wiadomka, trzeba wyrównać. Tutaj zazbroić to połączenie. Tutaj będzie stała lodówka, to będzie zasłaniać. Tu będą drzwi przesuwne. Takie nadproże trzeba wyrównać. Tu też buła z kleju jest zrobiona. Konkretna, trzeba to będzie jakoś zdrapać. Chyba będę musiał wziąć Renofixa, żeby to powyrównywać. Takie rzeczy. Tutaj też obsadzali goście drzwi. To też tak poszpachlowane. Trochę niestarannie. Dół był narobiony. No, trzeba to będzie podreperować wszystko. Tu mamy takie rzeczy. Garażu nie robimy, garaż ktoś już wcześniej pomalował. Lepiej dla mnie, bo terminy się ściśniają, a trzeba gonić. Tutaj też trzeba to zazbroić. Dziury po kablach połatać. Powiedziałem wcześniej inwestorowi, żeby jak elektrycy będą robić, to żeby tych dziur nie łatali, ja sobie sam połatam. No to różnie z tym jest, sami wiecie. Dobra. Tutaj prosta sytuacja, dziury połatać, poszpachlować. Tu to samo, idziemy na górę. Na górze co trzeba zrobić? To ten budynek budował deweloper. Więc dużo jest tutaj ciekawych rozwiązań. Tutaj trzeba będzie osadzić kątowniki. Bo tu będą drzwi rewizyjne licowane. Tą górną szpaletę będziemy musieli przerobić. Tak jak powinno być. Żeby tu trochę więcej światła wpadało. Całe płyty. No, widzicie w jakim to jest stanie. Całe płyty zakurzone, wyszlifowane. Trzeba to będzie po prostu wszystko zagruntować gruntem wodnym i powyprowadzać i powklejać gdzie niegdzie na nowo taśmy. Ewentualnie gdzieś flizeliny, no wszędzie, no widzicie, tu jest na przykład w ogóle nie wklejona. Tutaj też. Czy coś tu jest? Nie, jest, nie ma, ale to jest w ogóle przeszlifowane. Tak więc jest jakby ucięte. Aha, bo to demontowali tą płytę, dobra. Widać tutaj świeże śruby. Bo od tamtej strony tam jest łazienka i tam coś chyba robili. To wszystko trzeba będzie tutaj podreperować. Będę musiał zrobić odkrywkę.
tutaj tej flizeliny i popatrzeć, czy tu jest zrobiony prawilny ślizg, czy nie. Jeżeli nie, jeżeli jest skręcone z udekiem, to będę wklejał taśmę narożną. Jeżeli ślizg jest zrobiony, to go zostawiam i po prostu go sobie wyprowadzę jeszcze raz. Ten ślizg tutaj trzeba będzie powklejać no-coaty w narożniki, podrapać, pogruntować to wszystko, te płyty. No, wszędzie ta sama sytuacja. Tutaj były wstawiane okna dachowe, których wcześniej nie było. Tak to zostało zrobione. Trochę szkoda, że to tak wycięte jest w niechlujny sposób. Bo trochę to doda roboty. Jeżeli by to było zrobione, wycięte na powiedzmy troszkę dalej ta płyta by była wycięta, to po prostu sobie bym tylko tutaj na tą płytę położył udeka, tu włożył płytę, temat zamknięty. Wiadomo, wypełnić wełną, uszczelnić paroizolacją, o ile tu jakowa jest, coś tu jest, no ale widzicie. A tak to będę to musiał rozciąć szerzej, połączyć się z tą paroizolacją. No troszkę tu będzie więcej po prostu roboty, to jest całe wszystko poszarpane. I krzywo wycięte. Wszystko to tu jest zapylone. To jest to membrana. Tutaj kolankowa. Tu też no-code leci. Będzie leciał. Tutaj ten ślizg. Trzeba będzie zobaczyć, jak to się tam zachowuje. Tutaj też, nie wiem, jakieś strupy. Tutaj już coś pęka. Tutaj też zaszpachlowane, nic nie wklejone. Czuć pod ręką bułę tutaj między tą płytą a tą płytą. Tutaj takie coś. Będziemy widzieć, co z tego się uda wyciągnąć. Tutaj taki słupek. Kolejna buła. Też buła. Tutaj też nie ma flizeliny, nic, tylko tak wklejone. No trzeba to będzie wszystko. Tutaj widać flizelinę. Tam gdzie nie ma, trzeba będzie powklejać i to. Tutaj nie ma w ogóle flizeliny na tych łączeniach. Ciekawe. No wychodzi, tutaj właśnie jest flizelina, widać, tutaj nie ma, tu jest, tu nie ma. No to jest trochę dziwne, patrzcie jaki pył na tych ścianach. Tu jest flizelina, tutaj jest, tu co jest zrobione, ślizg czy co? Taki ala ślizg chyba. Tu znowu też jest flizelina. Ale co, jest flizelina, leci dotąd, potem jest przerwa i leci poprzeczna, czyli ta flizelina nie jest najechana na to. Czyli tu jest jakby brak flizeliny. Zobaczymy, tu jest konkretny dołek. To jeszcze nawet, nie wiem, może drugą tutaj wcisnę. Zobaczymy na etapie roboty. Tutaj jest, to zostawiamy. Tutaj w poprzek.
też chyba podczas gruntowania, jak będziemy to gruntować, to nam po prostu prawdopodobnie wyjdzie i będziemy widzieć. Tu jakaś siata włożona, połatane. Wystaje coś. Siatka może być w takim miejscu. Nic się z tym dziać nie będzie. Dobra, tutaj też, tu też nie wiadomo, czy jest. Czy jest flizelina, czy tam pap. Nie no, flizelina, wszystko tu na flizelinie było robione. Tutaj jest, to ewidentnie widać. Tutaj łazienka gotowa. Tu już sobie płytkarz robił łazienkę. To tutaj nawet nie patrzę, nie oceniam, bo to nie moja robota. Oceniam tylko to, co muszę poprawić po prostu i z czym się muszę zmierzyć. Tutaj jest flizelina, jak widać. Tutaj jej nie ma. No trochę tu. Najlepiej to by było tutaj, kurde, flizelinę po całości czasnąć na te płyty. To by była najlepsza opcja. I nie wiem, czy tego tak nie zrobimy. Tak to chyba trzeba będzie zrobić. Bo to za dużo tego szpachlowania tutaj będzie. Nie wiadomo, co gdzie jest, tu nie ma, tu jest, tu nie ma. I chyba po całości by było najlepszym rozwiązaniem dać flizelinę z rolki na te płyty. No. Tak bym to widział. Zobaczymy. Nabrano, nic. Tak to wygląda. Będziemy się za to brać. To dzięki, do następnego.